Moim gościem Przemysław Adamowicz, JTI Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Mamy czwartek, dzisiaj zwycięstwo z Alexander Mann Solution 5-2. Długo mieliście na zero z tyłu, no ale w końcówce chyba troszeczkę rozluźnienie się wkradło i straciliście dwie bramki. No niestety mamy tak, że pod koniec meczu brakuje nam trochę sił. Niestety wiek robi swoje, choć nasza drużyna składa się z drużyn, z osób, które są po 30, nawet po 40, ale też mamy trochę młodsze osoby. Dzięki nim dajemy radę przetrwać cały mecz, natomiast faktycznie pod koniec meczu myślę, że przede wszystkim brak sił, a drugie, jak już wygrywamy, to wkrada się rozluźnienie nam i chyba większa chęć strzelania bramek, w związku z tym i nasz kapitan Konrad również wychodzi do połowy, no i zdarza nam się po prostu tracić głupie bramki. Jasne, no ma taki troszeczkę styl, cały czas wychodzi, cały czas pomaga w rozgrywaniu akcji, strzela bramki, sprawdziłem przed naszym spotkaniem, w trzeciej lidze strzelił już 4 bramki, także jak na bramkarze to wynik bardzo dobry i chyba to jest, może nie gwiazda, ale taki mocny punkt tej drużyny. Ja myślę, że to jest najmocniejszy punkt naszej drużyny, organizator i kapitan, to on ustala taktykę na każdy mecz, no i też przede wszystkim ma ciąg do przodu, chce wygrywać za wszelką cenę, za każdym razem. I myślę, że dzięki temu osiągamy takie wyniki, jakby osiągamy do tej pory. Czyli zawodnik kompletny. To ostatnie pytanie. Dzisiaj wygraliście, macie 3 punkty, wracacie na fotel lidera. I co, tak do końca? Tego sobie życzymy, natomiast zobaczymy jeszcze, czy czekają nas 2 mecze z rywalami, którzy na pewno nie dadzą nam łatwo tych punktów. Naszym celem jest wygranie tej ligi. No i będziemy wszystko robić, żeby wygrać ją. No to tego życzę i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.